You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. Ma tu biały 4WD, kolejny Jeep wjeżdża na kanał, znowu XJ, ale trochę inny, biały i brudny, ale przyjrzymy się mu bliżej, bo jest trochę różnic między tamtym, który był pierwszy prezentowany, a tym, i choćby nawet wyposażeniem i wersją, bo to jest Limited, a tamten był Laredo, a poza tym jest też młodszy i ma też inny silnik, bo ma Mopara. I przyjrzymy się na przykład na początek dla silnika. Jak widzicie, silnik jest 4 litry, idioto odporny. Tutaj trochę zmodyfikowany, w tym sensie, że mamy zrobionego snurkla na simocie, tak jak zresztą i w tamtym Jeepie. Zobaczcie, tutaj zamontowana pucha, to jest dość prosty montaż, bo rura ta jest oryginalna tutaj. Wstawiamy sobie simotę, wychodzimy tędy, tutaj w błotniku i mamy założonego snurkla i działa nawet wszystko. Tutaj jeszcze jest instalacja gazowa, zobaczcie, sekwencja. Silnik ten generuje moc około 180-190 koni. Te silniki różnie się tutaj mocą wymieniały, także tutaj nie jestem dokładnie pewien, ale tak to wygląda. No i co więcej, maska fajnie się otwiera, to została stuningowana ogólnie, bo otwiera się w XJ-ach, no niestety bez amortyzatorków, tylko na pręcik, jak się nie mylę. A tutaj, jak widać, tuning. Ale fajnie, dostęp jest fajny. Zobaczcie, mamy całą pokrywę w górze i możemy sobie działać z prawej i z lewej strony. Zderzaki mamy customowe, znaczy no customowe, kupione z Allegro. Ale fajnie, tutaj ktoś wyrzeźbił Jeep, zobaczcie. Jest miejsce na wyciągarkę. Spoko to wygląda. Pod spodem od razu tutaj lukniemy, jest osłona. Powiem wam, że bardzo się przydaje, bo ja u siebie nie mam w Jeepie i skończyło się to tak, że chłodnica była do wymiany. Co jeszcze? Mamy poszerzenia tutaj, zobaczcie. Tworzywo sztuczne. Spoko to wygląda. Oczywiście jak zawsze montujemy odsadzone felgi, no to takie poszerzenia niestety muszą być w Polsce. Musi być tak, że jak widzicie, koło nie może wystawać poza obrys auta. Ok, zobaczcie, z zewnątrz jeszcze tutaj próg został wykonany też z profila, rurka, spoko, dużo to daje, można podnosić high liftem. Z tyłu też mamy poszerzenia, jak widzicie, no i zderzaczek już z tyłu jest customowy, wyspawany, także fajne tutaj zaczepy mamy, jedno, drugie i oryginalny hak jeszcze został, zobaczcie, jaki amerykański. No i z zewnątrz to tyle, a powłoka, jaką jest pomalowany, to jest Raptor biały, taki fajny, drobniutki, także spoko to jest zrobione. Z tyłu mamy halogenik, fajny, robi robotę. I z przodu też mamy halogeny, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, też LEDowe, fajnie, dają radę. Felaszka jest odjechana, stalówka ET-15 i do tego kółeczko, jak widzicie, MTEC i oczywiście w rozmiarze 31 10,5 R15, o tutaj nawet, o, widać, nie? Jest ok, kółko jest fajne. Rozmawiałem z właścicielem, z Przemkiem, mówił, że robią robotę, widziałem je w akcji, robią.
Zawias jest, jak widzicie, skejjacker, albo i nie widzicie, bo jest brudny. 3 cale, sprężyna tak samo, plus podkładka, to może troszkę więcej. Oczywiście tutaj widzicie regulowane, rozpięte w tym momencie łączniki stabilizatora. Z tyłu też siedzi skejjacker, amortyzator. Jak widzicie, tutaj jest zawieszenie jeszcze na plaskaczach, czyli resorach. Tutaj mamy wieszak troszeczkę odjechany, liftowy, plus liftowe resory, co daje nam też 3 cale liftu. No i środek, zobaczcie, różni się od tego pierwszego XJ-a. Tutaj już mamy full wypas, bo to jest wersja limited. Są skóry i to ładne. Zobaczcie, ten samochód ma prawie 30 lat. I zobaczcie, jak to wygląda wszystko. I to było, powiem Wam, tak czochrane w terenie, że głowa mała. Bo nie boję się powiedzieć, że te samochody są identycznie wytrzymałe jak patrole. Z tego względu, oczywiście, jeżeli zamontujemy koła w miarę rozsądku, no to wtedy ten samochód będzie chodził i będzie jeździł i nie jeden rajd przejedzie i wróci na własnych kołach. Także zobaczcie, tutaj jeszcze pulpit jest w kolorze czarny i szary. Podsufitka, jak to w XJ-ach, trochę wisi elegancko. No i co jeszcze? Zobaczcie, tutaj fajnie zrobione włączniki od LED-ów. Wyciągarka, prąd też można tutaj zarzucić sobie, jak kto woli. No i oczywiście skrzynia automatyczna. Nic tutaj nie jest dziwnego, że tu jest automat. Oprócz tego mamy tutaj reduktor z full-time'em, spoczko. Już wcześniej mówiłem, jak to działa. Można jeździć na 4 koła z włączonym napędem na 4 koła po czarnym. Podłokietnik też zacny, po amerykańsku szeroki. No ale zobaczcie, tu w błocie czochrany nieraz był samochód, skóra przetarta i nic się nie dzieje. Oprócz tego jeszcze mamy tu prąd, także można sobie sterować nimi w każdej praktycznie pozycji i to wszystko działa. I co? Nagłośnienie jeszcze jest jakieś takie fajniejsze. Jensen, nawet spoko gra z radyjkiem Pioniera. No, szyby w prądzie, też standard praktycznie w tych samochodach, też wszystko działa. Zapasówka tak jest w oryginale w XJ-ach, tutaj sobie siedzi. Oczywiście jest w oryginale chyba jest koło dojazdowe, no ale ono jak przy takich kołach, które mamy teraz założone, to nie ma racji bytu. Tutaj mamy butlę z gazem, często też tak montowana, za tylnym siedzeniem. Co jeszcze Wam powiem? No i trochę miejsca tu zostaje, zobaczcie na taki szpej. Tu oczywiście high lift, wiadomo o co chodzi, potrzebny w sytuacjach kryzysowych. Kiedyś pokażemy, jak to działa w sytuacji wtedy, kiedy będzie właśnie potrzebny. I zobaczymy, czy będzie miał rację bytu, że tutaj jest złożony. Some more.